Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój tygodnia. A moimi gośćmi są dzisiaj, zaczniemy od pani, Wioletta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. I Jacek Rudzieniec, Stowarzyszenie Płock Tumy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o zadłużeniu się samorządów, ponieważ dotarła do nas niedawno informacja o dramatycznym apelu wójta gminy Staroźreby, który prosi mieszkańców o wsparcie finansowe, no, ponieważ gmina jest w fatalnej sytuacji finansowej i jak się okazało, Regionalna Izba Obrachunkowa już od 2013 roku wykazywała w swoich raportach no, pewne niepokojące sytuacje, jakie miały miejsce w tej gminie. Ostrzegała, że dalsze postępowanie w ten sposób może zakończyć się dużymi problemami gminy Staroźreby. Za pierwsze półrocze 2018 roku RIO wydała już opinię negatywną. Wskazywała między innymi, że składki ZUS nie były opłacane w terminie, a subwencja oświatowa była wydawana natychmiast po wpłynięciu pieniędzy, a nie za ten okres, na który była przeznaczona. Dlaczego do takich sytuacji w ogóle dochodzi? Bo wiemy, że nie jest to jedyna taka sytuacja w Polsce. Mieliśmy przykład gminy Ostrowice, która właśnie na początku tego roku zniknęła w ogóle z mapy Polski ze względu na swoje zadłużenie. Czy jest możliwe, że gminy zaczną bankrutować i znikać z mapy Polski? Co Państwo sądzicie na ten temat? I ponieważ pierwszy raz gościmy w naszym programie Pana Starostę, to chciałabym właśnie od Pana Mariusza Bieńka zacząć. Czy gminy będą bankrutować? Myślę, że to jest kwestia podejścia do zarządzania i patrzenia na finanse, na możliwości i kreowania gdzieś pewnej strategii działania. Przykład Staroźreb pokazuje różną problematykę, bo jak wiadomo, ustawa o finansach publicznych nie pozwala zaciągać zobowiązań po to, żeby je przejadać na koszty bieżące, a tylko i wyłącznie na inwestycje. Być może było gdzieś tam zbyt dużo tych inwestycji zaplanowanych w jakimś jednym momencie. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę problem, który dotyczy wszystkich samorządów, który ma ogromny wpływ na możliwości inwestycyjne, hamując je i przez to powodując to, że samorządy szukają pieniędzy w kredytach i w innych mechanizmach finansowania inwestycji. A mam na myśli chociażby niewystarczające subwencje, jakie są przekazywane no, w pierwszej kolejności na oświatę. Pewnie nieliczne być może są przykłady w ogóle w Polsce, jeśli są takie, gdzie samorządy nie dokładają do oświaty. Ja minimum 4-5 milionów złotych dokładam rocznie i średnio gmina od 2 do 3, nawet do 4 milionów również dokłada, średnio każda, teraz tam patrząc nawet tak na perspektywę tutaj naszą najbliższą, czyli powiatu płockiego. To są pieniądze, których nie da się po pierwsze wziąć z kredytu, nie da się ich gdzieś wygospodarować z dochodów dodatkowych, jak na przykład nie wiem, jakiś sprzedaż majątku i tak dalej, bo to są rzeczy jednorazowe. Można to tylko i wyłącznie brać z dochodów własnych, czyli ograniczać rozwój gminy. I to na pewno jest lawina, która z roku na rok napędza sytuację na tyle negatywnie dla budżetu, że w którymś momencie właśnie no, trzeba stanąć przed ścianą. I tu pewnie do tego doszło. Z drugiej strony też trzeba mieć świadomość tego, że wybierając gospodarza, czy chcąc jako mieszkańcy mieszkać w mieście, w gminie, która ma spełniać nasze podstawowe oczekiwania, czyli podnosić nam jakość życia poprzez drogi, chodniki, kanalizacje, wodociągi, gaz i tak dalej, oczekujemy tego. I nas to, mówiąc kolokwialnie jako mieszkańców, nie interesuje skąd, prawda? Więc każdy samorządowiec stoi przed ogromnym problemem, jak to wszystko wypośrodkować. Być może tutaj w tym przypadku zabrakło gdzieś właśnie takiego momentu, w którym trzeba było powiedzieć na przykład, dobrze, w tym roku te inwestycje nie róbmy, poczekajmy, może zrobimy w innym za rok. Aczkolwiek też jest pewna presja ze strony mieszkańców, którą myślę każdy samorządowiec odczuwa, bo jeśli pojawią się możliwości pozyskania dotacji, a tutaj akurat no, ten problem wziął się z tego, że przyszła dotacja 6-milionowa, do której trzeba dołożyć 2 miliony, poprzednik jakby to gdzieś tam spiął, ale nie sfinalizował na tyle, żeby obecny włodarz mógł to dokończyć, no i pojawił się problem. Z drugiej strony też
no ja współczuję panu wójtowi, że sobie z tym tematem nie może poradzić, bo to dla niego na pewno jest trudne rozpoczęcie kadencji, ale też uważam, że nie po to się wybiera gospodarza, żeby apelował do mieszkańców o zbiórki. To tak może trochę brutalnie brzmi to, co mówię, ale, ale uważam, że nie tędy droga. Rozwiązania muszą być systemowe, są mechanizmy, które na takie rzeczy pozwalają, żeby sobie z nimi poradzić i kilkakrotnie proponowałem panu wójtowi swoją pomoc, podpowiedź. Jak będzie chciał skorzystać, jestem do dyspozycji. Panie prezydencie. Rzeczywiście trudno nie zgodzić się z tym, co powiedział pan starosta, i to w kilku aspektach. Z jednej strony sądzę, że rzeczywiście znalazł się wójt Starożyt w bardzo trudnej do pozazdroszczenia sytuacji. Ja przypominam sobie sytuację sprzed 8 lat, kiedy sam zostałem prezydentem i ówczesna pani skarbnik, z tą zacna bardzo kobieta, Barbara Szugocińska, skarbnik kilku kadencji poprzednich także prezydentów, na moje pytanie pani prezydent, jako prezydenta, pani skarbnik, ile mamy środków własnych na inwestycje, odpowiedziała minus 300 tysięcy. Czyli de facto nie mamy. Czyli to, co chcielibyśmy inwestować, musiało pochodzić wówczas z chociażby kredytów albo obligacji. Jest to bardzo istotne, ażeby te strategie finansowania potrzebnych, ważnych dla miasta inwestycji mieć długofalową, taką, która pozwoli mądrze i dobrze odpowiadać na potrzeby mieszkańców, wykorzystując chociażby środki zewnętrzne, które można pozyskać. Rzeczywiście poprzedni wójt Staroźleb taką szansę chciał wykorzystać, chciał zrealizować ważną dla gminy inwestycję, uzyskując dotację 6-milionową, potrzebował na wkład własny i wydawało się, że wszystko dobrze się zakończy, bo jak rozumiem, miał przygotowane dokumenty po to, żeby otrzymać kredyt ten prawie 3-milionowy. Niestety stało się inaczej i obecny wójt Staroźleb znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Miałem okazję także rozmawiać z panem wójtem. Staramy się tutaj jako jednostka pomóc, podpowiedzieć tak naprawdę, bo to możemy zrobić różnego rodzaju rozwiązania. Nie ma ich dużo, to prawda, bo jeśli w tym momencie banki odmawiają takiego finansowania, to znaczy, że stan finansów gminy jest bardzo źle niestety oceniany, także przez takie instytucje jak chociażby banki, już nie wspomnę o agencjach ratingowych, czy chociażby Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Natomiast faktem jest również to, co powiedział pan starosta, że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie bardzo często gmina, powiat, miasto musi wspierać realizację działań, które powinny być realizowane za pieniądze państwowe. Przykład tutaj chociażby oświaty jest znamienny. Ja się trochę tak uśmiechnąłem, kiedy pan starosta mówi, że no tam dopłacamy 2-5 milionów złotych w zależności od tego, czy to powiat, czy gmina. W przypadku miasta to już nie jest 2-5, ale miasto dokłada około 30% do subwencji, a te 30% to jest praktycznie 100 milionów złotych. Tyle środków z budżetu miasta musimy dołożyć nie do inwestycji w oświatę. Tu dokładamy dodatkowe środki, i to z reguły jest kilkanaście albo kilkadziesiąt milionów rocznie, także w tym przypadku chociażby dostosowując system oświaty do kolejnej zresztą reformy stworzonej, wymyślonej przez obecny rząd i w efekcie także bardzo kosztownej. Ale dokładamy do bieżącego utrzymania naszych przedszkoli, szkół podstawowych, jeszcze gimnazjalnych w tym roku i średnich. 100 milionów złotych. Dlatego, bo subwencja jest po prostu zbyt niska, ażeby utrzymać te placówki, ażeby oświata była na jak najlepszym poziomie. I to jest drugi element. Oczywiście nie jest to jedyne, bo podobna sytuacja pojawia się w tym momencie na poziomie niestety również służby zdrowia. Tutaj także środki przekazywane przez NFZ szpitalom przede wszystkim są zbyt małe i tutaj zarówno samorząd województwa, jak i samorząd miasta, powiatu, ażeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, musi dokładać w różnej formie, w różny sposób środki właśnie do służby zdrowia, w efekcie, ażeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie pod tym względem. Do tej pory dokładaliśmy około kilku, a w perspektywie szykuje się to być kilkanaście milionów złotych. Niestety,
Więc rzeczywiście bycie dzisiaj samorządowcem to jest wyzwanie, wyzwanie, z którym wójt Starożreb no, musiał się zmierzyć w ekstremalnie trudnych warunkach, nadal się musi mierzyć z tym. Jako no, generalnie samorządowcy, którzy ja przynajmniej wrośliśmy jeszcze z czasów, kiedy byliśmy radnymi, jako radnym miasta, później prezydenta, jest trochę łatwiej, aczkolwiek wyzwania są rzeczywiście bardzo, bardzo duże. Jeszcze inna kwestia, tak naprawdę mieszkańców, to też podkreślił starosta, sprawa zadłużenia interesuje wyjątkowo rzadko. Ważne jest, żeby chodnik był, żeby ulica nie miała dziur, żeby dziecko chodziło do szkoły, do przedszkola, które rzeczywiście będzie miało dobre boiska, dobrą salę gimnastyczną, żeby oświata była na właściwym poziomie, żeby było zdrowie, żeby było bezpiecznie w mieście. To są potrzeby, które są zaspokajane, których oczekują mieszkańcy. Natomiast kwestia zadłużenia to jest zmartwienie prezydenta, starosty, radnych miasta, którzy muszą dbać, skarbnika przede wszystkim także, dbać o to, ażeby było ono na po prostu bezpiecznym poziomie, żeby można było realizować inwestycje, wykorzystując chociażby środki unijne, tak jak wykorzystuje je dzisiaj Płock, korzystając z ogromnej szansy na rozwój naszego miasta dzięki wsparciu środków unijnych, ale trzeba mieć właśnie pieniądze na wkład własny. I to się dzieje. Dzisiaj Płock, na ostatniej sesji rozmawialiśmy właśnie o zadłużeniu, jest miastem o porównywalnym zadłużeniu do porównywalnych 100-tysięcznych miast w Polsce. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje pozytywną za każdym razem opinię w tym kontekście, w kontekście budżetu także na kolejne lata, dzięki czemu Płock może dobrze wykorzystywać szanse, jakie dzisiaj stwarza chociażby obecność Polski w Unii Europejskiej, zmagając się oczywiście z różnego rodzaju wyzwaniami, o których muszę później. Super, bo tak słuchałam i pomyślałam sobie, że pan prezydent mógłby mówić pewnie przez całą naszą audycję. No nie chciałbym, ale rzeczywiście gratuluję się na pewno. Wiedzy i umiejętności, a może pani Violetta, poprosimy. Znaczy, gdy słucham panów, którzy mówili przede mną, moich przedmówców, to de facto wnioskuję dwie rzeczy. Pierwsze, że zapaść samorządu, ściślej mówiąc bardziej Starożreb, wzięła się z braku wystarczającej wysokości subwencji, która w moim przekonaniu jakoś tak specjalnie się nie zmieniła. Była podobna 5, 6, 7, 8 lat temu. Czyli to nie jest jakiś drastyczny spadek, że teraz nagle zabrano jakieś subwencje, ograniczono subwencje. Nie, one są na podobnym poziomie. Mało tego, powiem na przykładzie Płocka, że one nawet wzrosły. Podobna jest sytuacja z NFZ-em, to pan prezydent akurat podniósł. Muszę powiedzieć, że wreszcie NFZ przekazuje nam większe środki, przynajmniej w Płocku, na działalność usług medycznych. I to jest bardzo istotne też, chciałbym z tego miejsca podkreślić, aby to wybrzmiało. Że wreszcie zaczynamy dochodzić do tego poziomu, który powinien być, Znaczy znów pan mówi cały czas niewłaściwe słowo, ale dobrze, nauczono pana tak, żeby albo mówić nieprawdę, albo kłamstwo, trudno. Natomiast przyzna pan szczerze, bo to wynikało z materiału SPZOZ-u, Szpitala Świętej Trójcy, że właśnie rok temu, w ubiegłym roku, w 2018 roku, wreszcie pan prezes Stawicki podkreślił, że mamy wyższą dotację, jeśli chodzi o NFZ, wyższe świadczenia z tytułu usług medycznych. I to jest ważne. Oczywiście nie jest to jeszcze w 100% pokrywające nasze wydatki, tak samo jak nadwykonanie, ale oczywiście dochodzimy do tej kwoty, która będzie zdecydowanie wyższa. Natomiast wracając do tej subwencji, nie mogę się zgodzić z tym, że nagle państwo, wracając już do gminy Starożleby, nawiązujecie, że niska subwencja, że ta inwestycja, która została podjęta jeszcze przez poprzedniego wójta, jakby rościła ze sobą spory wkład własny, który niestety nie mógł być zrealizowany. I teraz mam takie pytanie. Czy sytuacja gminy Starożreby wynika z, nie wiem, z działalności wójta z 2018 roku, czy też ona narasta? Bo mam wrażenie, że tutaj była po prostu, był brak przekazu informacji albo jakieś utajniane informacje, które nie były przekazane. Nie zgodzę się, że mieszkańców nie interesuje zadłużenie miasta Płocka.
czy zadłużenie gminy, bo naszych mieszkańców, jeśli chodzi o miasto Płock, interesuje zadłużenie, bardzo się tym interesują. To też jest istotne, bo jakby każdy z nas jest odpowiedzialnym mieszkańcem danej jednostki, czy gminy, czy miasta, czy powiatu i powinien się tym interesować. W moim przekonaniu pan jako starosta powinien się interesować również gminą Staroźrebę, interesować się finansami, jak wygląda działalność tej gminy. Że miał pan taką wiedzę, jaka jest sytuacja tej gminy. Nie sądzę, żeby wójt chyba nie przekazywał takich informacji, skoro były to informacje z Regionalnej Izby Obrachunkowej między innymi. Proszę mi powiedzieć w takim razie, od jakiego czasu wójt nie płacił wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń do ZUS-u? Bo tu również narosło duże zadłużenie względem ZUS-u. To też wynikało z tej informacji, która trafiła do tych pracowników i byli zdziwieni tym, że pracodawca wydawałoby się pewny, bo jednostka budżetowa jest, każdy z nas sądził, że jest pewnym pracodawcą, nie płacił ZUS-u. Czyli ta sytuacja jakby nie wyniknęła, że nagle wójt z miesiąca na miesiąc spotkał się, czy borykał się z takimi problemami finansowymi, ale one narastały i po prostu to w jakiś sposób nie docierało do informacji publicznej, do mieszkańców, którzy powinni być jasno, lojalnie informowani o sytuacji finansowej gminy, a tego w moim przekonaniu nie było. Natomiast rzeczywiście współczuję obecnemu wójtowi, który przejął stery od wyborów samorządowych po poprzednim wójcie, nie wiem ile pełnił kadencji, czyli wydawałoby się, że jest doświadczonym samorządowcem, zresztą pochodzącym z pana ugrupowania politycznego PSL-u, czyli no, wydawałoby się, że powinien być na tyle odpowiedzialny, że przede wszystkim powinien informować o tym, jaka jest sytuacja gminy, a po drugie ewentualnie szukać wtedy jakichś rozwiązań na przyszłość, a nie zostawiać nowego wójta, który przejął po nim stery z problemem i on teraz oczywiście musi sobie radzić i będzie pewnie sobie radził. Jak z tego co wiem, no, jakaś pomoc już jest udzielana zarówno z ZUS-u, jak i z innych instytucji i pewnie będziemy starali się również wspierać wszyscy w tym działaniach. No, liczę również, że tak jak prezydent Płocka deklaruje, tak samo inni samorządowcy będą deklarować jakąś radę, wsparcie i ewentualnie pokierowanie, co zrobić z tą sytuacją. No nie chcielibyśmy na pewno, żeby z mapy powiatu płockiego zniknęła gmina Staroźreby, bo to jest chyba już ostateczność, kiedy miała być taka sytuacja. Natomiast no, wydaje się, że w moim przekonaniu poprzednik nie do końca wypełnił swoją rolę jako samorządowca, jako osoby odpowiedzialnej, wójta za całą gminę i za tych mieszkańców, którzy są, jakby składają się tak na, między innymi na budżet tej gminy. To w tym momencie postawmy kropkę, spotykamy się po wiadomościach lokalnych. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, spotykamy się po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Mariusz Bieniek. Witam. Andrzej Nowakowski. Jeszcze raz ponownie witam. Violetta Kulpa. Witam po przerwie. I Jacek Rudzieniec. Dzień dobry. I to właśnie panu Jackowi teraz oddajemy głos. Szanowni państwo, ja bym chciał się przyjrzeć temu problemowi od strony zarządzania. Państwo oczywiście jesteście bardziej doświadczeni, jeżeli chodzi o spojrzenie ze względu na finanse, ze względu na przepisy. I ja chcę się przyjrzeć od strony takiej bardzo prostej. Bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że gmina to nie firma, miasto to nie firma, to jest zupełnie inne podejście, nie powinniśmy myśleć w ten sam sposób o zarządzaniu przedsiębiorstwem, jak na przykład o zarządzaniu jednostką budżetową, czy też jednostką samorządową. Otóż każda organizacja jest powołana do wykonywania jakiejś swojej funkcjonalności i ma za zadanie spełniać oczekiwania osób, spełniać oczekiwania założycieli, nazwijmy to. Czyli musi dążyć do maksymalizacji swojej użyteczności. Jeżeli mówimy o firmie, to jest temat bardzo prosty. Mówimy, że maksymalizacją użyteczności firmy są pieniądze. Jeżeli mówimy o samorządach, oczywiście maksymalizacją tej użyteczności jest, tak jak powiedział pan starosta, to, żeby obywatele spokojnie spali, żeby chodniki były proste, równe, żeby nie było problemów z komunikacją, etc., etc. Tylko teraz, wracając do wspólnego mianownika, który jest tożsamy, czy mówimy o gospodarstwie rodzinnym, czy mówimy o jednostkach budżetowych, czy mówimy o firmach, pieniądze. Zasadnicza sprawa. Czy zadłużanie się jest negatywne? Nie jest.
Wszyscy się zadłużamy, czy to na poziomie rodzinnym, czy firmy się zadłużają, czy robią to samorządy. Oczywiście robią to w jakimś konkretnym celu. I teraz ważne jest, jaki jest ten cel, bo jeżeli te pieniądze przejadamy, jeżeli nic z nich nie mamy, jeżeli są to pieniądze, które, nie wiem, topimy w jakichś inwestycjach, które tak naprawdę nie przynoszą nam absolutnie żadnego zwrotu, to są to pieniądze tak naprawdę stracone i one na 100% będą powiększały pewien dług, który nie przyniesie nam żadnych korzyści, nie przyniesie nam żadnego zysku, w efekcie doprowadzi do zapaści, w efekcie doprowadzi do bankructwa. I takie podejście tak naprawdę finansowe można zastosować do każdego gospodarstwa, czy to małego, czy to dużego. Jest zasadnicza różnica między firmą a samorządem. Otóż menadżerów w firmie powołuje zarząd, powołuje właściciel. Właściciel ma pewne określone wymagania i je egzekwuje. Tutaj, jeżeli mówimy o jednostkach samorządowych, to władze pochodzą z wolnych wyborów. W związku z tym tak naprawdę właścicielami, trzeba powiedzieć, są wyborcy. I to oni stawiają żądania. Więc na pewno wyborcy powinni się interesować również i tym, w jakim stanie jest ich własność, czyli tak naprawdę gmina. No i chociażby dlatego, żeby rozsądne wybory dokonywać przy urnie. Tym samym ludzie obdarzeni mandatem, zaufaniem publicznym, którzy zostali wybrani na pozycję wójta, na pozycję radnych, muszą mieć przeświadczenie, że nie mogą też funkcjonować nierozsądnie, że nie mogą sobie w dowolny sposób pozyskiwać finanse i w dowolny sposób je wydatkować. Muszą mieć gdzieś z tyłu głowy, jak każdy menadżer, że to są pieniądze powierzone nie w celu przejedzenia, ale w celu zainwestowania ich w określoną użyteczność. I tego bym sobie życzył. Ale sądzę, że w tym momencie w gminie Staroźreby tak się nie zadziało? Trudno mi jest spojrzeć wstecz, nie znam dokładnie historii gminy Staroźreby do tego stopnia, żeby wiedzieć, w jaki sposób te przepływy finansowe trafiały na inwestycje, w jaki sposób w ogóle były dokonywane decyzje o kolejnych zadłużeniach, o kolejnych kredytach. Zobowiązania. Mhm. Zobowiązania. Ja być może trochę prowokacyjnie chciałabym się zapytać panów szczególnie, czy to nie czasem okres wyborczy wpływa na to, że jednak to zadłużenie jest zwiększane w gminach? Bo wiadomo, że wtedy każdy włodarz miasta czy to gminy chce się po prostu przed wyborcami w jakiś sposób pokazać tymi inwestycjami, które wykonuje. No, nie da się ukryć, że w okresie przedwyborczym, w roku wyborczym kumulacja inwestycji jest znaczna. Czy takie powszechne przekonanie jest prawdziwe, czy w panów ocenie nie? To może najpierw kilka uwag takich do poprzednich wypowiedzi. Po pierwsze, powiat nie jest organem nadzorującym finanse publiczne w gminach. To jakby bezwzględna rzecz i za to odpowiada RIO. Druga rzecz, że trzeba spojrzeć na historię ostatnich, powiedzmy, tych lat samorządu Staroźreb. Staroźreby to gmina, która nie ma żadnego większego zakładu pracy na swoim terenie, typowo rolnicza. Przez 28 lat została zbudowana jako jedna z najładniejszych, najbardziej uzbrojonych we wszelkie infrastruktury gmin, dająca naprawdę wysoki komfort życia. I to zrobił poprzedni wójt. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Gdzieś pewnie nie dopatrzył się w swoim planie działania tego, że może przegrać wybory. I wziął na swój garb inwestycję bardzo trudną, z którą pewnie on by sobie poradził, bo jakby sobie nie poradził, to by jej nie wziął. Nie rozumiem, to znaczy, że jak wójt się zmienia, to nagle zapaść jest? Nie, nie, nie o to mi chodzi. Nie rozumiem tego stwierdzenia, że nie zakładał, że mam zupełnie co innego na myśli. No nie zakładał, że przegra wybory, ponieważ no, podjął się trudnych decyzji, które myślę, że byłby w stanie zrealizować, bo wiele takich trudnych pewnie miał za sobą, ponieważ tak jak powiedziałem, dla mnóstwa innych gmin, nawet sąsiednich, gmina Staroźreby to był taki wzór, do którego dążono. Infrastruktura
kulturalnie, oświatowo i tak dalej. Tam jest już dzisiaj wszystko. Naprawdę, jeśli to chodzi o miejsce do mieszkania, takie do spokojnego życia dla rodzin, szczególnie z moimi dziećmi, to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby tam komfortowo funkcjonować. Pewnie jakieś tam gdzieś błędy w tym wszystkim popełnił, że może ta inwestycja jest zbyt duża, z którą ciężko sobie poradzić. I tutaj to nie ulega wątpliwości. Oczywiście też ja nie mówiłem tego, że 10 lat temu do oświaty się nie dopłacało. Tak samo się dopłacało, jak się dopłaca teraz. Problem polega na tym, że nikt tego nie dostrzega i pomimo tego, że samorządowcy mówią o tym na każdym kroku i mówią o tym wszędzie, to są traktowani jak wróg każdego rządu niemalże. To też trzeba tak powiedzieć obiektywnie. Pewne rzeczy trzeba sobie rozwiązać, bo naprawdę dochodzimy do ściany i to jest rzecz w mojej ocenie bardzo ważna. A problemy samorządów są problemami najważniejszymi. To tu realizuje się 90% tego, z czego jako obywatele kraju korzystamy. Ostatnio na wtorkowym posiedzeniu Zarządu Powiatów Polskich dostaliśmy raport o szpitalach powiatowych. 85% mieszkańców jest obsługiwanych przez te szpitale. I przez ostatnie kilka miesięcy minister zdrowia nawet nie życzył, nie znalazł chwili i nie życzył sobie spotkać się z tymi starostami, którzy dokładają ogromne pieniądze do tych powiatów, do tych szpitali powiatowych i sobie już z tym nie radzą. I to też trzeba zmienić. I jakby tu jest jedna rzecz. Druga rzecz, a propos menadżerów i zarządzania. Ja twierdzę, dokładnie tak samo jak tutaj pan, że samorząd to też przedsiębiorstwo. A wybory to nic innego jak kontraktowanie najlepszego z oferty menadżerów, którzy do tych wyborów stają, tak? Jeśli wybraliśmy menadżera, no to dzisiaj, nieważne jaką firmę przejmuje, lepszą, gorszą, no trzeba siadać, brać się do pracy i wykonywać tą robotę. A czy był świadomy, czy przekazywał poprzednio informacje? Pani radna, po pierwsze, o wszystkich rzeczach, o których mówimy, to są informacje publiczne. Możemy je wyciągnąć z internetu. Mało tego, sesje są transparentne. Każdy przychodzi, słucha i tak dalej ogląda. Nie można podjąć uchwały o zaciągnięciu zobowiązania, jeśli to nie jest uchwała ogłoszona. Nie, pytam się o stan finansów gminy, nie o zobowiązania. Ale stan finansów gminy to jest budżet. Każdy budżet jest podczas przyjęcia jako projektu jest publiczny, tak samo jak i jego realizacja, wszystkie uchwały, zmiany do wykonania, które wykonanie też jest publiczne. Czy informowano o tym, że nie ale płaci się ZUS? Ale pani jeszcze inaczej. Ja bym tak powiedział, po pierwsze, wydaje mi się, że osobą prowadzącą tę audycję jest jednak pani redaktor, a nie pani radna. Oczywiście, że można dyskutować, ale nie kwestia nie przepytywania, można. To po pierwsze tylko dyskutowania, a pani radna, mam wrażenie, przepytuje tutaj pana starostę zamiast rozmawiać. Jeśli pani radna by chciała wiedzieć więcej, to trzeba było zaprosić i to rozmawiać z panią redaktor, być może byłego i obecnego wójta Staroźleb, bo tak jak słusznie powiedział pan starosta, absolutnie kwestia, tutaj nie ma nadzoru finansowego, ja myślę, że pan starosta potrzebuje nad swojego mecenasa. Kwestia, to ja jako osoba nadzorująca tę audycję powiem, że nam się czas kończy jednak i trzeba wprowadzić dyscyplinę czasową, tak, nie finansową słusznie, jeszcze, ale czasową trzeba, więc dwie minutki pan prezydent i przechodzimy do podsumowania. Czy wybory mają wpływ na to, że gminy się po prostu zadłużają? Wiele rzeczy ma wpływ na pewno na zadłużanie, o tym tu powiedzieliśmy. Niewystarczające chociażby środki, które dostajemy jako samorząd na utrzymanie chociażby szkół czy szpitali. Podkreślamy to bardzo mocno, one są zdecydowanie za małe, stąd rzeczywiście musimy często ratować się w nieco inny sposób, organizując finansowanie chociażby tych zadań, które są bardzo ważne, bo tutaj pewnego rodzaju może nieco inne spojrzenie jednak niż ma pan Jacek, bo tak myśląc, żeby każda inwestycja przyniosła później zwrot, no to bardzo trudno byłoby podjąć decyzję chociażby o, nie wiem, remoncie chodników, bo one takiego łatwego zwrotu nie przyniosą. Już mało mówię, tego, zwrot, mogę, no, nie, to nie chodzi o to, bo ja się, bo jak najbardziej może pan się odnieść, ale na taką najważniejszą inwestycją, bez wątpienia najważniejszą inwestycją, o którą każdy z samorządowców z nas dba, to jest inwestycja w dzieci, w młodzież, w wychowanie, ukształtowanie kolejnego pokolenia. To są inwestycje chociażby właśnie w oświatę. I to zarówno te inwestycje, o których tu mówimy, czyli na utrzymanie bieżące szkół, jak i na remonty szkół, jak i na rzeczywiście budowę nowych przedszkoli chociażby. To są te najważniejsze inwestycje, gdzie decyzje zapadają rzeczywiście czasami bardzo trudno, ale są ważne, bo one nie przynoszą wprost zwrotu. Ale ten zwrot, o którym pan powiedział, też jest bardzo ważny, bo
wiele działań jako samorząd podejmujemy właśnie, wykorzystując także pieniądze unijne, bo Unia daje na rozwój chociażby miast, na rozwój jednostek, daje konkretne pieniądze. Przykład Trzepowo i to, co dzieje się w tym momencie na Trzepowie, gdzie pozyskaliśmy dofinansowanie unijne, ponad 20 milionów, musimy włożyć własny wkład, też około pewnie 20 milionów złotych, ażeby stworzyć tam przestrzeń rozwoju gospodarczego dla miasta. Przestrzeń, której dzisiaj już brakuje. W efekcie, w perspektywie nie roku, nie dwóch, ale w perspektywie lat 10, 15, 20, przyniesie to bardzo konkretne wpływy do kasy miasta i pozwoli dalej rozwijać się miastu. Więc jak najbardziej i trzeba mieć spojrzenie z jednej strony dobrego menadżera, który pilnuje również finansów miasta. Ja mam o tyle dobrze, że rzeczywiście od 4 lat mam skarbnika, który, choć niektórzy radni uważają, ma węża w kieszeni i rzeczywiście bardzo mocno pilnuje wydatków, to dba bardzo mocno także o to, aby finanse miasta były bardzo stabilne. Stąd na przykład wzrastający rating instytucji finansowych, które podnoszą naszemu miastu rating finansowy i bardzo, bardzo dobrze. Ale też myślimy w tej perspektywie społecznej, bo tutaj też od tego nie można uciec i ta perspektywa społeczna zaspokajania potrzeb mieszkańców bardzo różnych jest bardzo, bardzo ważna. Panie prezydencie, krótko, wybory mają wpływ na zadłużanie się gmin? Powtórzę jeszcze raz, na pewno nie najważniejszy i to w zależności być może od prezydenta. Wie pani, co miało najważniejszy wpływ na ostatni rok? Bez wątpienia i to w każdym samorządzie, nie tylko w Płocku? Na pewno nie wybory. Przede wszystkim wpływ miał dostęp do środków unijnych, które szeroką falą rzeczywiście popłynęły do samorządów, tam gdzie te samorządy mogły i umiały je pozyskać, tak jak właśnie Płock i z drugiej strony miały też pieniądze na wkład własny do tych projektów. W efekcie to był kluczowy element, gdzie to bardzo łatwo spojrzeć na ostatnie chociażby 4 lata, tą jedną kadencję, gdzie zadłużenie miasta raptem wzrosło tylko o 40 milionów złotych i rzeczywiście w roku ostatnim, ale z drugiej strony był to rok, w którym inwestycje było za ponad 320 milionów złotych w rozwój naszego miasta. 320 milionów złotych. Takiego roku nie było i to tutaj nie żadne kredyty o tym decydowały, ale przede wszystkim środki unijne, które umiejętnie jako miasto pozyskaliśmy, ale potrzebowaliśmy także pieniędzy na wkład własny. Na temat inwestycji ze środków unijnych na pewno też zrobimy oddzielną audycję, już serdecznie zapraszam. Natomiast nie mogę się doczekać. Króciutko podsumowanie. Pani Wiola, pan Jacek. Znaczy zdecydowanie nie zgodzę się z tą retoryką, którą stosują panowie w kontekście tego, że wybory nie mają wpływu na wielkość czy zakres inwestycji, które są realizowane, bo każdy z mieszkańców, gdybyście się panowie wyszli każdy z tego mierzy budynku, swoją miarą, pani radna. Gdybyście państwo wyszli z tego budynku i zapytali się mieszkańca napotkanego, czy rzeczywiście to nawarstwienie tych inwestycji nie było w tym ostatnim roku wyborczym, każdy tak naprawdę w dużej mierze, może nie powiem każdy, żeby nie być pociągnięty słusznie znowu do odpowiedzialności, ale większość mieszkańców wypowie się, że rok wyborczy ma duży na to wpływ, bo rzeczywiście jest kumulacja tych inwestycji, chociażby ta uciążliwość, którą mieszkańcy mieli możliwość dostrzeżenia w 2018 roku na drogach, wskazywała jasno, że jest duże nawarstwienie, duża ilość tych inwestycji, które są realizowane. Natomiast nie wszyscy Nie wszystkie były realizowane ze środków unijnych, część zdecydowanie tak, ale część inwestycji nie było realizowanych ze środków unijnych. Proszę nie mówić, że wszystkie inwestycje były realizowane ze środków unijnych. Natomiast zdecydowanie kumulacja w roku wyborczym następuje. Mhm. Panie Jacku. Ta kumulacja wydaje mi się również zależy od tego, jak pozycjonuje się samorząd i jak czuje się pewny. Na pewno jeżeli jest pewny tego, że dobrze zarządza i że ma w oczach swoich obywateli tak naprawdę mandat na kolejną kadencję, wtedy nie musi na pewno pokazywać w tym ostatnim roku jakiegoś wybujałego zaangażowania w inwestycje. Także takie jest moje zdanie. Natomiast jeszcze mimo wszystko powiem o tym chodniku, bo kiedyś mnie o tym uczono, więc tak wbiło mi się to w pamięć. Jaki jest koszt tego uszkodzonego chodnika? Wystarczy sobie wyobrazić osobę, która na tym chodniku, obywatela danego miasta, danej gminy, która łamie nogę. Ta złamana noga to jest właśnie ten realny koszt
o którym mówimy, ten brak pieniędzy w podatkach, brak pieniędzy w dochodzie firmy, gdzie ta osoba pracuje, ubytek zdrowotny, etc., etc. Także nawet ten chodnik ma znaczenie finansowe. Ma duże znaczenie, ja tylko jedno zdanie. Proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, jesteśmy już w roku powyborczym, a myśmy zdążyli otworzyć korty tenisowe w Płocku, otworzyć salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 18. Ale za moment otwieramy nabrzeże za pieniądze unijne. I tu jeszcze raz trzeba podkreślić i podziękować rzeczywiście władzom samorządowym województwa mazowieckiego, gdzie rzeczywiście koalicja PSL-u i Platformy trzyma się bardzo mocno i bardzo dobrze, bo te środki unijne do Płocka, także na Mazowsze, w Polskę płyną szerokim strumieniem, dzięki wynegocjowanym jeszcze właśnie w poprzedniej kadencji środkom z budżetu Unii Europejskiej. Oby było to jak najdłużej. Teraz to jeszcze prawda. Mamy kolejne negocjacje, kolejną perspektywę, także będziemy patrzeć i oceniać jeszcze. A w następnym odcinku zdecydowanie wprowadzam większą dyscyplinę, szczególnie dla pana prezydenta, który nam tutaj dominuje w rozmowie. Ja tylko podsumuję może w ten sposób, że warto, żeby każdy gospodarz, każdej gminy, każdego miasta myślał w okresie i przedwyborczym, i powyborczym. Przede wszystkim o tym, że miasto musi funkcjonować również i po jego kadencji. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Mariusz Bieniek. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Nowakowski. Dziękuję bardzo i zapraszam na korty tenisowe. Zapraszamy wszystkich, podczas których na to stać. Pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie, aczkolwiek żałuję, że podwyższono koszty użytkowania tych kortów. Właśnie dlatego o tym wspominam. I pan Jacek Rudzieniec. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Przekroju Tygodnia. Przekrój Tygodnia.